Sir Daniel Fortescue, back from the dead once again. The great hero of Gallimere reduced to a dusty relic at the back of the old museum. Well, things are changed since you've been away. It's a new world, but with the same old problems. So find yourself a weapon and get ready for a scrap. Oh, and if you see my spectral trail, stand in the light and press action to summon me. Siemano ludziska, w kolejnym... O Jezu, chwila, poczekajcie, bo jest po prostu za głośno ta muzyka. A w menu nie da się tego ściszyć, to jest okropne właśnie. Okej, chyba będzie teraz git. Nie, jeszcze trochę za głośno, mam wam podgłośnie w renderze później. Wiecie mi, okej, ale ja muszę sobie ściszyć. Okej, ludzie, witam was w kolejnej serii. Już druga część naszego metka, bo pierwszą przeszliśmy, więc pora zająć się drugą część. Była przerwa i teraz trzeba zacząć od drugiej części, skończyć całą tą serię. No i druga część oczywiście jest trochę słabsza niż pierwsza część, ale i mniej etapów jest, tego co pamiętam, bo tu jest chyba 13 etapów, coś koło tego już nie pamiętam. Chyba 13 jest, bez, nie licząc bossa już i ostatniego, Lorda Palethorna. No i w tej serii, części będziemy musieli stawić czoła złemu lordowi Palethornowi, tak? Chyba tak się Palethorn, tak. Który wziął, znaczy chciał przejąć, władzę nad światem za pomocą księgi Zaroka, którą zdobył, magii Zaroka bardziej, bo on te strony będzie zbierał, no i wykorzysta nas tak naprawdę, ale nie będę spoilerował. Jest, było spolszczenie, ale coś mi się pieprzyło i coś tam nie działo. Ale tutaj angielski jest tak łatwy, że może spokojnie wam przetłumaczę wam najważniejsze kwestie. Nie potrzeba tutaj żadnego spolszczenia. Co tu mamy? Legendarny wojownik, znaczy rycerz Sir Daniel Fortescue urodził się w 1250, zmarł w 1286, czyli 36 lat żył. W bitwie pod Gallowmere. Tak jak zginął pierwszy, kto tam mówią. Legenda za definik. Pokonał złego czarodzieja Zaroka. I wrócił jako tam, że zbawca tego świata. Takie pierdoły. Dobra. O, słyszę, że mi się emulator coś krzani. Pewnie z dźwiękiem. No jak nie, jak z dźwiękiem? Pewnie z dźwiękiem. Okej. Dobra. Czasami będę musiał właśnie przerywać. O właśnie, to jest zaleta emulatora. Właśnie nie lubię na emulatorze grać, a nie mogę nagrywać z PS1, ponieważ nie mam jak nagrywać. Muszę na tym pieprzonym emulatorze nagrywać. No ale może to w przyszłości się zmieni i będę mógł nagrywać już normalnie z konsoli. Ale pewnie już wszystkie serie poprzechodzę, jakie są najważniejsze i najlepsze. No i tutaj mamy zombiaczki, to nasi pierwsi przeciwnicy. No wymagający to oni nie są. Po prostu można stać sobie, nic nie robić. I teraz mam dylemat, ponieważ... w poprzedniej części nie zebrałem wszystkich pucharów, bo tam zapomniałem, niektóre już nie pamiętałem, kiedy jak to grałem. Ale w drugiej części ogólnie, jak się zbierze wszystkie puchary, jest do dupy zakończenie. Nie podoba mi się to w ogóle zakończenie. Jest to tak oczywiście nagroda za to, że wszystkie puchary zdobyliśmy, ale jest do dupy to zakończenie. Więc tramo dylemat, czy nie zebrać innego pucharu i mieć to lepsze zakończenie, które nie jest za te nagrody, za te wszystkie puchary. O Jezu. No padać. Dobra, trzy macierze 48 HP mi zebrali. No dobra, no i pewnie, kurczę, mam dylemat, czy zebrać te wszystkie puchary. Zrobię tak, zbiorę te wszystkie puchary, ale wam pokażę później filmik, który mi się podoba, zakończenie. Czyli jest to pierwsze, to raczej nie zbierze puchary. To będzie chyba najlepsze. Dobra ludzie, teraz musimy sobie tutaj ułożyć pistolet, miecz i możemy lecieć. Dobra, możemy iść w lewo od razu, nie musimy tutaj iść, ale ja sobie tu po fiolkę pójdę. I tu jest złoto od razu. 30 złota będziemy mieli. Dobra, no i tu są drzwi, które mieliśmy. Mogliśmy iść z tamtej strony, ale wtedy byśmy nie zebrali te fiolki i byśmy nie zebrali tego złota. Więc się opłacało i tak iść. No i tutaj musimy iść po drabinie na dół, bo jak zaskoczymy tutaj na dół, to zginiemy, z tego co pamiętam, bo kiedyś jak byłem mały, to skakałem i zginąłem i musiałem od nowa grę przechodzić, więc nie skaczcie. No, nasz pierwszy bossik, ale on jeszcze tutaj nie będziemy z nim walczyć, tylko jego małe przydupasy, które są takie upośledzone moim zdaniem trochę takie, bo one zamiast atakować to tak spieprzają, no atakują, ale one tak z opóźnieniem, bo nie tak mi z życia zabiorą, no właśnie. No Jezu, nie lubię z tego miecza bić, bo jest upośledzony ten miecz.
Dobra. No zabrały mi trochę życie, nie powiem, no ale zaraz będzie jeszcze fontana życia teraz tutaj, więc nie ma co płakać. No i 40 golda będziemy mieli teraz. Jezu, jak ja dawno nie grałem w tą grę. Mam nadzieję, że pamiętam wszystko. Wszystkie znajdźki. Chcę wszystkie buteleczki zdobyć. I teraz te gówna będą. Ale oni tylko rastą, później ich już nie ma. Dobra. Muzyka mi się zaśpieszyła. No właśnie. Muzyka mi się pieprzy czasami, nie wiem czemu. Masakra z tą muzyką jest. Czemu ona się tak pierniczy, to ja nie wiem. Muzyczka jest fajna. A ta muzyczka mi przypomina ostatni boss akurat. No tutaj mamy sklepikarza, który pozwala nam kupować amunicję i taki pierdoły, ulepszenia do miecza. Później zobaczycie, będzie tego więcej. No tutaj są te małe gówna. To trzeba zabić, żeby puchar mieć. Znaczy chyba nie trzeba mieć zabić ich wszystkich, bo później tak jest tyle potworów, że da się zdobyć bez tego. No, mamy 59% tego pucharu. Zaraz będziemy mieć. No i pierwsza zagadka. Musimy rozwalić to przejście przed nami, więc musimy iść tutaj w lewo na początku. Znaczy nie ma znaczenia, jak pójdziemy. Musimy tu i tak iść. No właśnie, mamy tam puchar, jak widzicie. To jest ten puchar, żeby zdobyć go musi mieć 100%. I wtedy jak go zdobędziemy, będziemy mieć nową broń. Albo jakąś magię. Coś takiego. Zawsze jest coś innego. Znaczy zawsze, no zawsze jest. Jakaś tam magia, miecz, młot, zobaczycie. Dobra. O, ładnie, ładnie, żebym to spieprzył. Nie ładowała mi się cała moc. No, kamera upośledzona trochę jest. Zombiaczki! No później te zombiaczki są nie takie łatwe. Są wkurzające. Ale muzyczka to jest epicka. Nie wiem czemu taka muzyczka się będzie, powinna być inna z tego co pamiętam. Dobra. I w tych skrzyniach zazwyczaj jest tarcza. No ale w tym teraz będzie kula armatnia. Będziemy musieli ją włożyć właśnie do tej armaty. Ale to jeszcze nie. Jeszcze musimy iść do display roomu, żeby zdobyć. O Jezu. Jak ja ich nie lubię. Jak ja ich nie lubię. Dobra, chodź, bo wiem, że i tak staniecie. Więc lepiej ich pojedynczo zabijać, rozwalać, bo oni tak uciekną. A tak, jak macie przewagę, to widzicie? Róbcie, o i mamy już 100% tego. I teraz oni by ożyli, a my już ich zabiliśmy, więc róbcie tak od razu, więc nie czekajcie, bo oni to jest zawsze, to było wiadomo, że oni po prostu wstaną. No dobra, idziemy po puchar. Po którym zdobędziemy świetną broń, która się w ogóle nie przyda, ale dobra, niech będzie. Dobra, tu więcej już nie wrócimy, więc piję ile popadnie. O, już coś się pieprzy. No nie, no co jest z tym emulatorem? No niestety tak nieraz będzie, no nic nie poradzę. To jest właśnie zaleta emulatora. Dobra. Gdzie jest moja pochodnia? Tak. Dobra, no i teraz podpalamy. I bum! I mamy przejście. Dobra, już pochodnia nam nie będzie potrzebna. Więc możemy ruszać tu. Masakra z tym dźwiękiem, muszę tak przerywać za jakiś czas. No wybaczcie, ale w następnym odcinku może to jakoś poprawię. Już tak nie będzie. No i tutaj akurat będzie mieć tarczę już. Wyjątkowo. Ale musimy jeszcze, no to jest nasz przyjaciel Zaro, którego pokonaliśmy w pierwszej części. Co tu jest napisane? Legend głosi, że Zaro był tchórzem ogólnie, no to co prawda jest, że świetny rycerz Daniel Futecki zabił go, znaczy pozbył się go ze świata w 1386, tak w skrócie. Tutaj co mamy? O bestii Krakenie, jakimś mamy tutaj, że to była świetna bestia i takie pierdoły. Dobra, idziemy na górę. No, medek, wchodź na górę. Nie śpi. Dobra, tutaj jest gold, właśnie.
nic tu nie było więcej. Zawsze sam spadałem, nie wiem czemu. Zawsze naciskałem właśnie trójkąt i on tak leciał. Dobra, mam klucz. Stąd nie spadajcie, bo stracicie życie, ale możecie zeskoczyć już stąd. Już nie stracicie. Bo jak tu zeskoczycie, to on straci życie troszeczkę, więc tak szkoda trochę. I tak nie mam full życia. Czy później będzie życie? No tak, będzie przybyło się. Dobra, nie muszę iść. Z tego co pamiętam, jest tam życie jeszcze. Tu się na górę będzie wchodzić i tam jest fontanna. No i drugi raz mamy spotkanie z naszym przyjacielem. Dobra, dawać. Już tak naprawdę ich nie musimy zabijać, bo... Znaczy, musimy, bo nie otworzą się drzwi, ale już... Żeby tak pucharu zdobyć, już nie musimy ich zabijać, więc... No patrzcie, co za śmieć w ogóle. No i otworzą nam się drzwi. I teraz czy iść po tą HP, czy nie? A, dobra, nie pójdę. Pójdę tam na górę. No i mamy... naszego bossa. Mamy Tyrannosaurus Rex. Dobra. Oczywiście będziemy musieli sobie tutaj zapisać. Alright, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Save progress, tak. Chcę zapisać. Tak, na pierwszej karcie. Tak. Chcę zapisać. Szybko, raz, dwa. No i dobra, mamy zapis. You made it! Nice one, Dan! If you meet that monster, don't be too scared. Look for his weak point. Don't let things get on top of you. Get on top of them! Afterwards, I'll take you to meet me boss. No i nam duszek powiedział, że jeśli pokonamy potwora, mamy szukać jego słabych punktów, ogólnie powiedział, żeby użyć trochę mózgownicy i zabić go podstępem. Ale tak ogólnie to, jeśli go pokonamy, on zaprowadzi nas do swojego szefa. No dobra, lecimy. No właśnie. Kiedyś się bałem go, ale... A kiedyś. Tutaj jakieś pamiętam jak demo miałem i w tym momencie jak się wchodziło właśnie do tego pomieszczenia, demo się kończyło już. I byłem wściekły, bo nie mogłem nigdy pierwszego bossa sobie pokonać. Ale później sobie kupiłem już grę i... No to tyle. Dobra. Wybaczycie, ja sobie pójdę. To jest chyba tarcza. Tak, tarczę sobie zostawię. Tutaj później musicie iść. Ale ja idę po życie, wiecie? Idę sobie uzupełnić życie po prostu. On tu będzie uderzył teraz. Dobra, teraz chodzimy na dół. I musimy czekać, aż on zrobi tak jakby mózg odsłoni. Będzie wzywał swoje małe. Jeszcze nie, bo on musi stanąć. No dawaj. O właśnie teraz będzie to robił. I właśnie to robi. I teraz szybko musicie... Nie bijcie ich nawet, bo to jest bez sensu. Po prostu musicie głowę uderzyć. I one znikają, widzicie? Nie trzeba w ogóle zabijać. Nie wiem czy się da w ogóle, bo ja nie próbowałem nigdy. Chodzicie po prostu na jego ogon i to wszystko. To jest chyba najłatwiejszy boss, jaki był w tej grze, więc problemu byście nie mieli z nim, naprawdę. Po prostu tylko w kółko chodzicie, aż on będzie uderzał w te ściany i... Oj, właśnie teraz. No. No i tak, pierwszy etap zakończony. Dwa hity i po prostu on już ma zero. No ale to nie koniec jeszcze, teraz drugi etap będzie. Trochę trudniejszy, bo będziemy musieli po prostu na górze i strzelać. Znaczy trudniejszy, może nie powiedzmy trudniejszy. Taki średni jest. Jej. I teraz musimy już wejść na górę. Chyba na dół też możemy wyłonąć. Ale na górze jest łatwiej po prostu, wiecie? Dobra, ja tą potarczę wrzucę, bo ja już chyba nie będę tutaj leciał później po nią. I teraz po prostu musimy zmienić na broń. I musimy czekać, aż on to samo zrobi po prostu. O Jezu, dźwięk mi się buguje. Ale to wina Mortara, bo on spowalnia i pewnie dźwięk też jest spieprzony. I teraz on to zrobi.
I jeszcze jedna taka seria i po nim. Naprawdę, nie trzeba tu się wysilać, żeby tego bossa pokonać. W kółko biegacie tylko i to wszystko. Nic nie musicie robić nawet. Jak przestanie właśnie wziąć ogniem, to wtedy on będzie wstrzyzywał. Właśnie teraz. Ale teraz pewnie już to będzie. Tak, teraz. No i go wykończacie po prostu. No i koniec bossa, no tyle by było właśnie z naszego pierwszego bossika. Naprawdę jest easy. Nie da się go nie pokonać. No i mamy pierwszą fiolkę, która jest życiem. Bo może ich chyba zdobyć 9 z tego co pamiętam już. Chyba 9 jest, albo 10. Wiem na pewno, że szybciej się zdobywa niż w jedynce, bo w jedynce trochę trzeba było tego pana myśleć i te inne. A tu mamy szybciej. No i dobra, które to drzwi było? Chyba te. Nie, to nie te, to tamte. No dobra, kończymy ten etap, ludzie. No i tu właśnie jesteśmy u profesorka, którego poznamy. On nam pomoże właśnie pokonać Palenthorna Lorda. Ale posłuchajcie. Well done, Winston. I see you managed to find him after all. Fortescue, pleased to meet you. I should imagine that you are a little nonplussed as to what exactly is going on, eh? Well, allow me to introduce myself. Professor Hamilton Kift, magician, inventor, and master of the occult at your service. If you're wondering what you're doing, once again, walking the earth, it appears that someone has got their hands on the legendary Zarok spellbook. Zarok, Czyli tak, Zaroka, księga wpadła niepowołane ręce. First we have to find the extent of the damage, don't we? I myself am imprisoned in this god-awful pit without any power. Top priority is to get this place into suitable shape to start waging a little guerrilla war. Has Winston told you about collecting magic? He has. Oh, good, good. Well, off you go then. Select where you want to go on the projector over here. Also, if you collect the chalice, I should be able to reward you with a new weapon. You can collect this off me here. Czyli po lewej mamy projektor, który wyświetla misję, a po prawej mamy do zdobycia puchary. Jeśli zdobędziemy puchar, będziemy mogli oczywiście go wykorzystać. Oto jest pierwsza nagroda. Kijek zagłady. O matko. No, muszę naprawić na następnym odcinku ten dźwięki, bo to pewnie wam przeszkadza. Kijek! No niestety ta nas to jest taka gówniana trochę broń. Bo ona takie coś robi. I ogólnie specjalna moc to jest takie coś. No cóż. No, nie rozpieprzam je akurat. No ale... Jezu, jak to bije w ogóle. Ale no... No jest gówniana, no nie będę oszukiwał. No jest słaba ta broń akurat. W tej misji będzie nie używana, bo jest przydatna nawet. Na co? To dowiecie się w następnym odcinku. Dobra ludzie, dzięki za uwagę w tym pierwszym odcinku. Postaram się naprawić te dźwięki, bo... trochę przeszkadzają i widzimy się już w następnym odcinku z gry Medieval 2 i dokładnie będziemy przed muzeum, ale to już w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się, do następnego.